Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj zrobimy sobie szybką recenzję obciążeń bumperowych drugiego gatunku od Pavisorte. Ogólnie miałem nie robić tego filmu, bo no drugi gatunek to nie każdy jest zainteresowany, ale część ludzi też pytało właśnie, żeby nagrać taki krótki film. To zobaczycie sobie mniej więcej, jak wyglądają takie obciążenia drugiego gatunku, na co zwrócić uwagę i czego się spodziewać, jak to wygląda cenowo. Postaram się Wam to dosyć szybko w pigułce pokazać, także myślę, że 5-6 minut i przedstawimy sobie cały produkt. Zobaczycie zaraz wszystko, jak to wygląda. Zaczynamy. Obciążenia bumperowe Pavisorte. Już u mnie na 100 kg drugiego gatunku dałem 495 zł. Zaraz. Obciążenia bumperowe u mnie pojawiły się dlatego, że kupiłem sobie wcześniej gryf olimpijski i chciałem właśnie tak jakoś sobie to przebudować, żeby to wyszło jak najtaniej, a żeby tak naprawdę wejść sobie w te, powiedzmy, olimpijskie obciążenia. Bardziej tutaj chodzi o rozmiar niż o typowe obciążenia olimpijskie, więc zacząłem sobie od bumperów, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie, może kiedyś sobie dam inne obciążenia. Stwierdziłem, że obciążenie to obciążenie, więc nie ma się co dopalać na nowe. Zobaczyłem, dosyć długo mieli w swojej ofercie obciążenia drugiego gatunku na stronce firmy Pavisorte. Na Allegro też była ta oferta i one kosztowały 495 zł za 100 kg obciążeń. I w ten skład wchodzą dwie dwudziestki, cztery dziesiątki i cztery piątki. I moim zdaniem to była bardzo okazyjna oferta, ona była dosyć długo. Teraz na razie nie widzę, żeby mieli w swojej ofercie. Mają tylko 100 kg nowych obciążeń za chyba 916 zł, coś takiego, więc jeżeli chcielibyście kupić nowe obciążenia, no to trzeba już zapłacić drożej. O co chodzi z tym drugim gatunkiem? No są to obciążenia, które powiedzmy nie powinny odbiegać od zwykłych obciążeń, jeśli chodzi o wagę czy inne parametry, ale mają jakieś takie na przykład skazy, jeśli chodzi tutaj na przykład, zauważcie na piątkę, że jest jakaś zmazana nazwa firmy, albo na przykład były też całe ubrudzone, ale to widzieliście na shortsach, że po prostu sobie wziąłem szmatkę i jakiś płyn do czyszczenia i sobie to umyłem. Generalnie na przykład dziesiątka wygląda jak zwyczajne obciążenie, także całkiem fajnie to wygląda. Piątki są trochę zjechane, w sensie, że mają tutaj to starty, ten nazwę firmy. Dwudziestki też niczego sobie, też tylko mają to starcie, także fajnie to wygląda. Mnie nie przeszkadza, że tu jest takie objechane. Zważymy sobie, tylko sprawdzimy, czy są jakieś duże odstępstwa od normy. I co jeszcze jest istotne, w tych drugiego gatunku nie zawsze tak jest, bo część z Was pisało na grupie Domowa Siłownia, zapraszam na grupę w razie czego, że u niektórych z Was było tak, że piątki są mniejszego rozmiaru niż inne obciążenia. U mnie jest tak samo, mnie to osobiście nie przeszkadza, no bo piątki będziemy sobie dokładać i tak z czasem, a powiedzmy jak będę robił martwy ciąg czy przysiady, to i tak zaczynamy powiedzmy od dych, od dwudziestek, więc i tak ta sztanga nam będzie u góry. I tak ta sztanga będzie nam na wyższym poziomie, więc mnie to totalnie nie przeszkadza, ale weźcie to pod uwagę, bo komuś może to przeszkadzać, że to będzie mniejsze. Jeśli chodzi o ogólny stan ich, to możecie sobie sami zobaczyć, że nie wygląda to tak naprawdę źle. Wyglądają praktycznie identycznie, jeśli chodzi o, nie mają żadnych tutaj ubytków, bo bardziej się bałem, że będą gdzieś ubytki w tym miejscu. Więc są to po prostu trochę podniszczone, pewnie jakieś zwrócone albo z drugiej ręki obciążenia, to drugi gatunek, jak nam sama nazwa wskazuje. I co jeszcze warto zwrócić uwagę, to przy dwóch piątkach z tej strony mi się nie podoba coś takiego. Zobaczcie sobie, tutaj w momencie jak jest wlewana, tak by to pewnie podczas produkcji, jak jest ta tuleja tutaj zgrzewana, czy nie wiem jak to się robi w każdym razie do tego obciążenia, no to tu jest takie, widać, że to jest na zewnątrz oblane, a nie tak jak tu. Powinno to tak wyglądać. Nie wiem, jak to będzie wyglądać z czasem. Zobaczymy, bo może się okazać, że to wypadnie z tego. No ale to nam najwyżej Wam z czasem dam znać, jak się te obciążenia sprawują. Dzisiaj chciałem nagrać po prostu taki szybki film. Na zasadzie moje pierwsze wrażenie. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć, jak to wygląda z bliska.
No te piątki są trochę takie podniszczone, w sensie tutaj z przodu. Dziesiątki wyglądają elegancko. Tu jest akurat też dziesiątka, spoko. Dwudziestki też są tutaj trochę tylko zrypane i ta jest tutaj minimalnie starta. Więc ogólnie no obciążenie jak obciążenie. Ktoś tam się już w komentarzach dopalał na Facebooku, że się nad obciążeniami jaram i niepotrzebnie te filmy nagrywam. Ale filmy nagrywam głównie z myślą o Was, czyli w moich widzach. Więc jeżeli chociaż jedna osoba chce, żebym nagrał jakiś film, a mam możliwość go nagrania i nie będzie to produkcja, która będzie kosztować 40 minut czasu, to czemu dla kogoś nie nagrać? Bo to jest właśnie ten kanał dla widzów, dla ludzi, którzy mają domowe siłownie i takie rzeczy robią. Więc jeżeli kogoś to boli, że nagrywam film o czyszczeniu obciążeń albo o tym, jak, w jakim stanie przychodzą obciążenia drugiego gatunku, no to już musi sobie żyć z tym jego bólem dupy. Lecimy dalej. Zważymy je sobie poszczególne, zobaczymy, jakie jest odstępstwo od wagi. I właściwie tyle, bo tutaj więcej nic nie będzie jeszcze do pokazania. Pokażę Wam jeszcze tylko, jak wchodzą na gryf, ale możecie sobie to zobaczyć przy okazji filmu z testem gryfu. Też będzie opis, link w opisie filmu, także też sobie zapraszam Was, bo tam też możecie zobaczyć te obciążenia w akcji. A mamy wagę, przykładowo sprawdźmy sobie dziesiątkę. No trochę przytrzymuję to palcem, no ale patrzcie, jest praktycznie 10 kilo, także nie ma takiego odstępstwa jakiegoś dużego. Pewnie jakby to jakąś dokładniejszą wagą sprawdzić, to mogło być inaczej. Zobaczmy piątkę teraz. No piątka ma tutaj 4,8, także jest pewien odchył, ale widziałem na jakimś kanale ktoś, ten chyba Zetoro Gym, ważył ostatnio te chyba obciążenia olimpijskie i też były podobne, co prawda dużo mniejsze, ale też były odstępstwa, więc też nie ma od razu co skreślać bumperów, że tam będzie 200 gram niedowagi. Zaraz zobaczymy jeszcze dwudziestkę. Dobra, mamy dwie dychy, ciężko mi to będzie jedną ręką zrobić, ale myślę, że się uda. 19,7, także też moim zdaniem nie jest źle, no. Tym bardziej, że tak jak Wam mówię, to są obciążenia drugiego gatunku. Więc jak są gdzieś tutaj zeszlifowane, to jest to zawsze jakiś tam minimalny ubytek. Jak widzicie, te wagi są dosyć zbliżone, nawet jeśli chodzi o obciążenia drugiego gatunku. A jeżeli jesteście ciekawsi takiej szerszej recenzji też z Pawisorte nowych obciążeń, to sobie zajrzyjcie na kanał Przemo Gym, też Wam podlinkuję, on tam ma dosyć dłuższy film na temat nowych obciążeń Pawisorte, także możecie sobie, jak ktoś się nosi z zamiarem kupienia nowych, to sobie możecie tam zobaczyć ten film. Ja nie będę też nagrywał nowego i też nie będę kupował nowych, także zapraszam do niego na kanał i jeszcze sobie zobaczycie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zakładanie na gryf, czy nie ma żadnego problemu przez to, że jest ten drugi gatunek. Założymy na przykład 20. Bez problemu pasuje. Dycha. Piątka. Także jak widzicie, wszystko jest ok. Pod tym względem, pod względem tych tulei. Nic się tutaj nie rusza, nie ma żadnych. Myślę, że temat tych bumperów drugiego gatunku raczej się udało wyczerpać w tym krótkim filmie. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Chętnie Wam jeszcze coś dogram, czy podpowiem na dany temat, czy na temat tych obciążeń. Ktoś tam pisał w komentarzach, że 495 zł za 100 kg to nie jest wcale taka fajna cena. No jak nie jest, no to wrzućcie mi ciekawsze oferty. Chętnie też poszukam czegoś jeszcze tańszego. Jak macie namiary, to wrzucajcie, czy z OLX-a coś, czy w komentarzach. Może faktycznie są tańsze oferty, ale na ten moment, jak ja szukałem tych obciążeń wtedy drugiego gatunku, to były najtańsze oferty około 5 zł za kilogram, jeśli chodzi o taki bumper. Ale jak ktoś ma jakieś dojścia, to wrzucajcie na grupę, czy dajcie znać. Chętnie się dowiem, może faktycznie jest coś ciekawszego. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Mam nadzieję, że też wkrótce będą znowu w ofercie te drugiego gatunku, tak żebyście mogli w jakiś sposób ten film wykorzystać. A jak nie, no to można też kupić za 900 tam parę złotych te pierwszego gatunku nowe.
Na razie to tyle. Jeżeli Wam się film podobał, napiszcie w komentarzach. Jeśli macie pomysły na kolejne filmy, również piszcie w komentarzu. Jesteś pierwszy raz na kanale, zostaw suba. Na razie to tyle. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, hej.